Dzień dobry Państwu. Ja się nazywam Michał Wawrykiewicz. To jest podcast Inicjatywy Wolne Sądy i Radia Tok FM. Na prawo patrz. Na prawo patrz. Podcast Inicjatywy Wolne Sądy i Radia Tok FM. Dzisiaj ze mną jest pan mecenas Krzysztof Sokołowski, adwokat. Dzień dobry. Cześć Krzysztof. Pogadamy dzisiaj o tym, co jest w tej chwili bardzo gorącym tematem, a mianowicie o sprawach dotyczących przedsiębiorców, o obostrzeniach wynikających z rozporządzeń Rady Ministrów, o zamrożonej faktycznie gospodarce i o tym, jakie są prawa przedsiębiorców, skąd się to wszystko wzięło, dlaczego przedsiębiorcy protestują, czy mają do tego prawo, czy mają prawo do otwierania swojej działalności wbrew tym rozporządzeniowym obostrzeniom. Myślę, że chyba powinniśmy zacząć od tego, co się wydarzyło już prawie rok temu, w momencie, kiedy rozpoczęła się pandemia, od tego, że nasze państwo nie wprowadziło stanu nadzwyczajnego, jednego ze stanów nadzwyczajnych, które są przewidziane w polskiej konstytucji, no i najbardziej adekwatnym stanem nadzwyczajnym w tej sytuacji byłby stan klęski żywiołowej. Nie wiem, czy się zgodzisz, Krzysztof, ze mną? No tak, mamy w zasadzie modelowy przykład sytuacji, w której w wyniku epidemii dochodzi do takiej sytuacji, w której powinien być wprowadzony stan nadzwyczajny. Jedyny, jaki w tym momencie jest możliwy, to jest stan klęski żywiołowej. Interesujące jest, dlaczego rządzący tego nie zrobili, tak? Bo to jest też jakby element, żebyśmy sobie uświadomili. Na pewno dlatego oczywiście, że nie chcieli wprowadzać, czy mieć możliwość, nie mieć ograniczenia w zakresie przeprowadzenia wyborów. To był kluczowy element, ale nie tylko moim zdaniem. To znaczy, trzeba sobie uświadomić, że wprowadzenie stanu klęski żywiołowej nie pozwala na wiele rzeczy rządzącym, nie pozwala na ograniczenie wszystkich praw i wolności obywatelskich, tylko te, na które konstytucja zezwala. I co ważne, pozwala na wprowadzenie takiego stanu na okres 30 dni. Oczywiście on może zostać przedłużony, ale ze zgodą Sejmu. A ta władza niestety nie lubi debaty, nie lubi sytuacji, w której musi się z kimkolwiek, o kogokolwiek pytać o zgodę. To by oczywiście powodowało, że nie można wprowadzać różnego rodzaju, czy zastanawiać się, rozmawiać na ten temat, jakiego rodzaju obostrzenia, w jakim stopniu są konieczne do wprowadzenia i tak dalej, i tak dalej. I to jest jakby kluczowy element. I ostatni, bardzo ważny, to zamiar taki, aby uniemożliwić przedsiębiorcom, podatnikom, obywatelom dochodzenie odszkodowań z tego tytułu. A sytuacja prawna jest taka, że w momencie, kiedy ustawodawca, kiedy wprowadzony jest stan klęski żywiołowej, każdemu, kto poniósł szkodę z tego tytułu, przysługuje odszkodowanie. Jest taka ustawa z roku 2002 o rekompensacie szkód, która wprowadza taki bardzo w gruncie rzeczy prosty, uproszczony sposób dochodzenia roszczeń odszkodowawczych. Kieruje się do wojewody taki wniosek, wykazuje się poniesienie szkody, ten wniosek jest rozpatrywany i w ciągu miesiąca opłacone odszkodowanie. Jeśli przedsiębiorca nie zgadza, no to idzie z roszczeniem z odwołaniem do sądu administracyjnego. Jeden niuans tutaj jest, mianowicie odszkodowanie, które w oparciu o tą ustawę można uzyskać, to jest odszkodowanie w granicach rzeczywistej szkody. Nie uzyskuje się roszczeń z tytułu utraconych korzyści. Co to znaczy, że rzeczywista szkoda? To jest kilka jakby elementów, które na to mogą się składać. To są na pewno wszystkie koszty stałe, które przedsiębiorca ponosi, czyli na przykład czynsze, wynagrodzenia, ale to są również koszty, czy też wydatki, które zostały... Wyobraźmy na przykład sobie sytuację przedsiębiorcy, który z dnia na dzień ma zapasy i nie może ich sprzedać, bo one się albo przeterminowały, albo są już nieprzydatne i należy je zutylizować, prawda? I to jest również koszt rzeczywisty. Oczywiście odszkodowanie w tym wypadku przysługuje w koszcie ich zakupu, a nie, czyli bez marży, którą przedsiębiorca nakłada, sprzedając taki towar. No to tak, jest, czyli
Czyli mamy tutaj taki pewnego rodzaju fair układ pomiędzy obywatelami a państwem. Mamy stan klęski żywiołowej, czyli stan absolutnie nadzwyczajny, w którym no, trochę musimy się pomiędzy państwem a obywatelami, w tym przedsiębiorcami, podzielić tymi kosztami, które spadają na nas z uwagi na ten stan nadzwyczajny, na wyjątkowe okoliczności. Czyli z jednej strony ustawodawca, czy z jednej strony państwo ma w momencie wprowadzenia stanu klęski żywiołowej pewne specjalne uprawnienia, może ograniczać nasze prawa i obowiązki, czyli może ograniczać również wolność gospodarczą, może ograniczać prawo do przemieszczania się, prawo do zgromadzeń, ale w zamian za to musi przestrzegać pewnych reguł i między innymi musi wprowadzić ten uproszczony system wynagrodzeń. Tak jak powiedziałeś, rzeczywista szkoda poniesiona, czyli w tym zakresie przedsiębiorcy muszą otrzymać odszkodowanie, to jest tak zwane damnum emergens. I druga część, jakby drugi rodzaj odszkodowań, które w cywilistyce przysługują, to są utracone korzyści, lucrum cessat. Te utracone korzyści w ramach tego uproszczonego systemu nie przysługują, czyli, no, tak jak powiedziałem wcześniej, jest pewnego rodzaju fair kontrakt pomiędzy społeczeństwem. Masz absolutną rację, bo to jest pewnego rodzaju, to jest układ polegający na tym. No, niezbędnym jest wprowadzenie w interesie nas wszystkich, obywateli, określonych rozwiązań, które będą nas chroniły z punktu widzenia bezpieczeństwa zdrowotnego, tak? Ale to oznacza, że my, obywatele, musimy zrefundować tym jednostkom, które z tego tytułu cierpią, poniesione szkody. No ale nie może to się odbyć na jakimś wygórowanym poziomie, tak? Na pewnym minimalnym, ale jednak zapewniającym no, komfort funkcjonowania. Tak? Przedsiębiorca przynajmniej ma zrefundowane koszty stałe swojej działalności, otrzymuje jakieś wsparcie od państwa, czyli od nas, od obywateli, i w związku z tym nie jest zagrożony swoją wypłacalnością, jest w stanie utrzymać rodzinę i tak dalej, i tak dalej. To jest ten model, o którym mówisz, czyli pewnej umowy społecznej, w wyniku której dochodzi de facto do uzgodnienia czegoś naprawdę minimalnego, ale niezbędnego, czego dzisiaj rządzący nas pozbawiają. To znaczy rządzący, nie wprowadzając stanu nadzwyczajnego, klęski żywiołowej, w zasadzie powiedzieli sobie, radźcie sobie sami. No tak. I to jest klucz programu, prawda? Że w gruncie rzeczy możemy rozmawiać, czy te formy wsparcia, które nie wprowadzając stanu nadzwyczajnego rządzący wprowadzili, są wystarczające czy nie, o tym być może za chwilę powiemy, ale niemniej jednak doszło do tej sytuacji takiej, w której rządzący pozbawili części społeczeństwa bardzo istotnej ich wolności, wolności prowadzenia własnego przedsiębiorstwa, wolności gospodarczej. Zrobili to w sposób bezprawny w gruncie rzeczy, a dlaczego to za chwilę pewnie powiemy. I dzisiaj ten przedsiębiorca czuje się w gruncie rzeczy pokrzywdzony, bo wie, że oczywiście w jakimś sensie jest to niezbędne dla dobra ogółu, ale nie rozumie, dlaczego ogólnie chce mu tego zrefundować. No i ja rozumiem tego przedsiębiorcę, dlatego że gdybyśmy się poruszali w tym standardzie konstytucyjnym, tak jak zostało wymyślone w ustawie zasadniczej, że wprowadzamy stan klęski żywiołowej, mamy ograniczoną możliwość chociażby prowadzenia działalności gospodarczej, ale w zamian za to mamy odszkodowanie od państwa, które umożliwi przedsiębiorcy przetrwanie tego trudnego czasu. Jednakowoż nasi rządzący postanowili, i to tak jak powiedziałeś, w imię kalkulacji politycznej, aby móc przeprowadzić wybory prezydenckie w trakcie pandemii, bo przypomnijmy, że wprowadzenie konstytucyjnego stanu nadzwyczajnego uniemożliwia przeprowadzenie wyborów w trakcie trwania tego stanu i 90 dni po jego zakończeniu, więc rządzący, chcąc przeprowadzić jak najszybciej wybory prezydenckie, no wiedząc, że koniunktura polityczna może się zmienić i prezydent Duda może nie uzyskać tej reelekcji upragnionej, postanowili nie wprowadzać tego stanu nadzwyczajnego i zakazy wprowadzać w sposób taki pozakonstytucyjny. No i teraz tak, wracamy do tych odszkodowań, do rekompensat dla przedsiębiorców. No bo skoro nie mogą dochodzić tych rekompensat na podstawie
tej ustawy o wyrównywaniu strat majątkowych, to jest ta ustawa z 2002 roku, w razie gdyby był wprowadzony stan nadzwyczajny, no to przedsiębiorcy postanowili pójść do sądów cywilnych na zasadach ogólnych, prawda? Tak. Czyli na podstawie artykułu 417. Tak, mamy sytuację taką, że w zasadzie mamy faktyczny stan nadzwyczajny, mamy obostrzenia, które są wprowadzone w postaci rozporządzeń Rady Ministrów, częściowo były rozporządzenia też ministra zdrowia. I teraz mamy stan taki, że szereg sądów, głównie administracyjnych, zakwestionowała legalność tego rozporządzenia jako takiego, które nie może aktem w randze rozporządzenia wprowadzać, ograniczać, a w zasadzie pozbawiać określonych praw i wolności obywatelskich. Szereg orzeczeń sądów administracyjnych już jest dotyczących rozstrzygnięć w zakresie między innymi kar nakładanych przez sanepid z tytułu prowadzenia tej działalności mimo tego zakazu prowadzenia określonego w rozporządzeniu, w sferze związanej z grzywnami z tytułu uczestnictwa w zgromadzeniach albo nienoszeniem maseczek. I utrwala się w tej chwili linia, o której my prawnicy od dawna mówiliśmy, że do tego dojdzie. Czyli taka, w której sądy pomijają to rozporządzenie jako sprzeczne z konstytucją. Dlaczego? Dlatego, że zgodnie z artykułem 31 ust. 3 Konstytucji wszelkie ograniczenia praw i wolności obywatelskich muszą być prowadzone ustawą. I to jest jeden jakby element kluczowy. Drugi, jeżeli już ustawa jest wprowadzona, to ona pozwala oczywiście na pewnego rodzaju ruchy wykonawcze, władzy wykonawczej poprzez rozporządzenie, ale tylko wówczas, kiedy w tej ustawie zawiera się jakaś precyzyjnie określona dyspozycja, co ta władza wykonawcza ma zrobić. Czyli na przykład precyzyjnie się mówi, do jakiego stopnia można określone wolności ograniczyć, jakie obostrzenia można wprowadzić. Tego zabrakło, tego nie ma. Sądy kwestionują w związku z tym, że te rozporządzenia są niezgodne z konstytucją i mają prawo je pominąć. Mają prawo je pominąć z tego powodu, że z kolei zgodnie z artykułem, jeśli dobrze pamiętam, 178 Konstytucji, sędziowie są związani wyłącznie konstytucją i ustawami. Na tej podstawie od lat już jest takie utrwalone orzecznictwo, że sądy mogą samodzielnie dokonać oceny konstytucyjności rozporządzeń, czyli aktów niższego rzędu niż ustawy, czy też dokonać ich oceny z punktu widzenia przekroczenia delegacji ustawowej i pominąć je w procesie orzekania. I co to oznacza dzisiaj dla przedsiębiorców? Dlaczego o tym mówimy? Dlatego o tym mówimy, że mówimy w zasadzie o bezprawności działania państwa. To znaczy zostały wprowadzone obostrzenia, ograniczono albo wyłączono, zakazano prowadzenia działalności gospodarczej, czyniąc to aktem, który jest sprzeczny z konstytucją. Dokonano tego bezprawnie. Zatem powołujemy się, prawnicy, zarówno przed sądami cywilnymi, jak w postępowaniach również jeszcze takich ugodowych, powołują się wprost na przepisy kodeksu cywilnego, na artykuł 417 kodeksu cywilnego, który mówi o odpowiedzialności odszkodowawczej za bezprawne działanie organów władzy. Ten przepis jest jakby konsekwencją artykułu 77 Konstytucji, który również wprowadza taką zasadę odpowiedzialności władzy za bezprawne jej działanie. No i teraz wejdę ci w słowo, bo tu jest ciekawostka. Co się wydarzyło we wrześniu? We wrześniu pierwsze grupy przedsiębiorców zapowiedziały pozwy zbiorowe o odszkodowania właśnie na podstawie artykułu 417. No i wówczas okazało się, że premier Morawiecki skierował do Trybunału Konstytucyjnego, którego atrybuty bezstronności, niezależności są co najmniej mocno wątpliwe. Wiemy doskonale, jak działa dzisiaj Trybunał Konstytucyjny. Więc do tegoż Trybunału Konstytucyjnego przy Alei Szucha, na którego czele stoi Julia Przyłębska, został skierowany wniosek o stwierdzenie, że tenże artykuł 417 Kodeksu Cywilnego jest niezgodny z konstytucją w takim zakresie, w jakim umożliwia dochodzenie
odszkodowania przed sądem cywilnym, zanim Trybunał Konstytucyjny wypowie się co do niekonstytucyjności takiego rozporządzenia. Czyli tak naprawdę chodzi o zablokowanie możliwości dochodzenia roszczeń przedsiębiorcom na podstawie tego artykułu 417, czyli tego artykułu, który przewiduje odpowiedzialność Skarbu Państwa za działalność, wykonywanie władzy publicznej niezgodnie z prawem. I w ten sposób chce się zablokować możliwość dochodzenia tych roszczeń, a jednocześnie, tak jak wcześniej mówiliśmy, nie ma tej łatwej ścieżki dochodzenia roszczeń przed wojewodą w drodze administracyjnej, która byłaby uruchomiona w sytuacji wprowadzenia stanu nadzwyczajnego. Czyli tak naprawdę przedsiębiorcy, zgodnie z założeniem naszych rządzących, mają być w ogóle pozbawieni jakiejkolwiek możliwości dochodzenia roszczeń. No powiedziałbym więcej, to jest niezwykle niebezpieczny ruch, dlatego że de facto może to doprowadzić to, trochę jest zależne oczywiście od tego, w jakim stopniu w Trybunał Konstytucyjny, który zgadzamy się co do tego, że już nie jest obrońcą w zasadzie praw i wolności obywatelskich, w jakim kierunku, jak daleko pójdzie z tym swoim potencjalnym orzeczeniem, nie wiemy czy ono będzie, ale zakładamy, że może być, ale można niestety obawiać się, że jakby celem tego ruchu jest coś bardziej poważnego, mianowicie de facto w ogóle zablokowanie idei odpowiedzialności państwa za bezprawne działanie organów władzy, czyli czegoś, co jest osiągnięciem naszym po roku 89, tak? Ten cały model odpowiedzialności i konstytucja z roku 97 roku, wprowadzając artykuł 77 mówiący o odpowiedzialności odszkodowawczej Skarbu Państwa, wprowadzała pewien nowum, to znaczy ta zasada odpowiedzialności Skarbu Państwa za bezprawne działania organów władzy jest absolutnym naszym osiągnięciem. To jest oczywiście ruch, który w zamierzeniach władzy chyba do tego ma zmierzać. Czy my sobie z tym poradzimy? Pewnie tak, jesteśmy kreatywni jako prawnicy, jako przedsiębiorcy, Polacy, potrafimy różne rzeczy robić. My sobie jesteśmy w stanie wyobrazić realizowanie tych roszczeń odszkodowawczych bezpośrednio w oparciu o artykuł 87. Natomiast no, oczywiście to w zamiarze rządzących temu ma służyć. No, ograniczeniu możliwości dochodzenia roszczeń odszkodowawczych. No ale to brzmi jednak dość przerażająco dla prawnika, no dla nas adwokatów wychowanych w tej nowej rzeczywistości demokratycznego państwa prawnego, które się kształtowało i też przyzwyczajonych do tych standardów konstytucyjnych, właśnie do tego, co powiedziałeś, że władza publiczna odpowiada za swoje działania, za swoje zaniechania, za swoje błędy i każdy obywatel ma prawo wystąpić do sądu o słuszne odszkodowanie. I teraz widzimy też trochę na tym przykładzie, co się stało z naszą praworządnością przez ostatnie 5 lat, kiedy ten demontaż objął właściwie wszystkie jej sfery, począwszy właśnie od Trybunału Konstytucyjnego. No ale tak jak powiedziałeś, jesteśmy w stanie radzić sobie z brakiem Trybunału Konstytucyjnego, mówię my jako obywatele, jesteśmy sobie w stanie radzić poprzez tę rozproszoną kontrolę konstytucyjności. Czyli możemy wnioskować, aby sądy dokonały oceny właśnie na podstawie tego artykułu 178 Konstytucji, na podstawie artykułu 8 Konstytucji, żeby bezpośrednio orzekały, czy dany przepis w danej indywidualnej sprawie jest zgodny z Konstytucją. No ale tutaj mamy sytuację gorszą, bo tutaj zwraca się premier do tegoż Trybunału i chce poprzez orzeczenie zablokować możliwość dochodzenia roszczeń. Czyli chce powiedzieć sądom, nie możecie zasądzać odszkodowań, dopóki wam Trybunał nie pozwoli. Tak, tylko że jest ofiarą własnego zaniechania. Dlatego, że w gruncie rzeczy robi to nie dlatego, żeby ograniczyć możliwość dochodzenia roszczeń odszkodowawczych jako takich, ale trzeba pamiętać, że jeżeli nie ma tej ustawy z roku 2002, nie ma możliwości jej zastosowania, bo nie ma wprowadzonego stanu nadzwyczajnego, my realizujemy roszczenia odszkodowawcze w oparciu o zasady ogólne wynikające z kodeksu cywilnego, to my mamy prawo do roszczeń odszkodowawczych w szerszym zakresie, niż by wynikało z tej ustawy z roku 2002. Ta ustawa ogranicza tą wysokość odszkodowań do rzeczywistej szkody, podczas gdy takiego ograniczenia w artykule 417 nie ma.
I teraz premier, który to robi, ma świadomość tego. Ma świadomość tego już i chce nie tylko zablokować tę ustawę, znaczy dochodzenia roszczeń odszkodowawczych, ale tych roszczeń w tym większym zakresie, tak? Podczas gdy mógł to w bardzo prosty sposób, czy władza mogła to w bardzo prosty sposób zrobić, wprowadzając ten stan nadzwyczajny, refundując wszystkim tym osobom, które w interesie nas wszystkich, bo umówmy się, cały czas tak wracamy do tego samego, ale no, w interesie nas wszystkich są te obostrzenia i jednakowoż również zakazy prowadzenia działalności i my powinniśmy wszyscy zrzucić się w cudzysłowie w ten sposób na refundację tych szkód, kosztów, które ci wykonawcy, ci przedsiębiorcy podnoszą. No właśnie, bo powinniśmy też obalić, myślę, że to co mówimy teraz obala tę narrację rządową, że to przedsiębiorcy są winni temu, że przedsiębiorcy w tej chwili w imię swoich partykularnych interesów łamią obostrzenia i narażają nas na zagrożenie, czy zwiększenie zagrożenia epidemicznego, no przedsiębiorcy zostali postawieni, znaczy znaleźli się w potrzasku. No bo z jednej strony, gdyby, tak jak mówimy cały czas, gdyby przestrzegano standardów konstytucyjnych, gdyby po prostu wprowadzono stan nadzwyczajny i wypłacono odszkodowania przedsiębiorców, mogliby przeżyć. A pamiętajmy, że podatki przedsiębiorców to jest kilka milionów ludzi w Polsce. To są ogromne podatki. No myślę, że cała nasza gospodarka w dużej mierze opiera się na przedsiębiorcach. To ich płacone podatki dochodowe, a także obrotowe, czyli na przykład VAT, no naszą gospodarkę napędzają, więc też naszemu państwu powinno bardzo istotnie zależeć na tym, aby przedsiębiorcom w takiej sytuacji pomóc. Tymczasem no, przedsiębiorcy zostali pozostawieni sami, no i teraz zrzuca się na nich odpowiedzialność, że otwierają swoje interesy wbrew no, logice, wbrew rozsądkowi, wbrew obostrzeniom epidemicznym. Przecież to idzie jeszcze dalej. Znaczy, trzeba sobie uświadomić, że my zaczynamy żyć w państwie, w którym brakuje zaufania obywatela do państwa, bo to państwo, czyli reprezentanci tego państwa nie budzą tego zaufania, nie starają się nawet o zaufanie. Wspomniałeś o podatkach. My mamy sytuację dzisiaj taką, że przedsiębiorcom zaoferowano różnego rodzaju formy wsparcia w związku z epidemią i okazuje się, że jak wejść w głębiej w ten mechanizm, który tam jest zaproponowany, to owszem, dla wielu przedsiębiorców jest to wsparcie, ale ono jest gdzieś tam bocznymi drogami wprowadzone są różnego rodzaju mechanizmy, które uderzają w tych przedsiębiorców. Dwa przykłady podam. Otóż jest wsparcie polegające na subwencji PFR-u, Państwowej Fundacji Rozwoju, które jest udzielane na działalność obrotową przedsiębiorców. Bardzo w gruncie rzeczy fajne rozwiązanie, które pozwoliło pozyskać wielu przedsiębiorcom dosyć duże środki, bo tam szły naprawdę miliony złotych dla jednego przedsiębiorca, na bieżącą działalność obrotową. Forma tego to była pożyczka zwrotna. Zwrotna w części, mianowicie w 25% była z zasady bezzwrotna, w kolejnych 25%, jeżeli zatrudniałeś wszystkich pracowników, możesz dostać 50% umorzenia i w kolejnych 25%, czyli łącznie 75% umorzenie następuje, jeżeli wprawdzie utrzymałeś stan, wprawdzie spadły ci obroty, ale utrzymałeś stan pracowniczy. Nie zwolniłeś żadnego pracownika. Preferuje się kogoś takiego, kto mimo trudności utrzymał stan kadrowy, jaki ma. I teraz co się dzieje? Otóż wydawałoby się, że świetne rozwiązanie, prawda? 75% umorzenia przedsiębiorca, który dostał 1 000 000 złotych takiego wsparcia, 750 tysięcy zachowuje, zwraca tylko 250. Otóż okazuje się, że przedsiębiorcy nie wiedzą, że od tego wsparcia trzeba zapłacić podatek. A mianowicie tego rodzaju przychód z pożyczki, z umorzonej pożyczki jest przychodem do opodatkowania, bo jest tak zwanym nieodpłatnym świadczeniem. Ja nie rozumiem, dlaczego państwo chce od przedsiębiorcy w takiej sytuacji podatek od tego umorzonego wsparcia. Albo to jest wsparcie, albo to jest jakaś czynność podlegająca opodatkowaniu, prawda? Kłóci nam się to z poczuciem sprawiedliwości. Owszem, ministerstwo coś mówi, że
że rozważa kwestie związane ze zwolnieniem tego przysporzenia z podatku. Ale to jest rozmowa, ale to przedsiębiorca, który za chwilę, bo to te rozliczenia będą odbywały się dosłownie na miesiącach, żyje w stanie niepewności. I to jest sytuacja, która jest niewyobrażalna. Drugi przykład czegoś takiego, co pokazuje, że nasze państwo nie budzi zaufania, no to na przykład przedsiębiorcy, którzy mogą ubiegać się o dotacje właśnie na te bieżące koszty funkcjonowania. 5000 mogą dostać. Jak to zostało obwarowane? Otóż takie wsparcie nie jest przyznawane na zasadzie pewnej administracyjnej decyzji. Jest umową. A co to znaczy, że umowa? To znaczy, można jej nie dać, bo umowa to jest dwustronne porozumienie dwóch albo więcej osób, w którym jedna obiecuje coś drugiej w zamian za coś innego. I teraz co się dzieje? Wprowadzono rozwiązanie takie, że można nie dostać tej, nie zawrzeć, starosta, który przyznaje tego typu dotacje, może nie zawrzeć umowy, jeżeli przedsiębiorca podjął działalność, czyli złamał zakaz. W normalnych warunkach wówczas przedsiębiorca poszedłby do sądu administracyjnego i zgodnie z tym, co wcześniej powiedzieliśmy, sąd powiedział, te zakazy są bezprawne, mogłeś podjąć tą działalność. Ale tu, ponieważ nie ma to trybu administracyjnego, tylko to jest umowa, to przedsiębiorca nie może pójść do sądu. I w ten oto sposób zaczyna nam państwo działać jako podmiot prywatny. Zawiera z nami, z obywatelami, prywatnoprawne umowy. Już nie działa jako organ administracji, wskutek czego doprowadza się do sytuacji takiej, że jego działania nie podlegają kontroli sądów administracyjnych. Bo to jest już działanie w sferze prywatnoprawnej, a nie administracyjnej. Sytuacja zupełnie niebywała. Czyli cały czas mamy do czynienia z taką próbą trochę oszukania przez państwo, nas obywateli, w tym przedsiębiorców, bo gdybyśmy postawili od samego początku na te czyste, konstytucyjne reguły gry i traktowali się fair, czyli państwo traktowałoby fair obywateli, to myślę, że i obywatele traktowaliby fair państwo, no, na zasadzie zaufania. Ale zastanówmy się teraz od strony praktycznej nad tym, jako adwokaci, co możemy przewidzieć, co możemy poradzić ludziom, którzy jednak ponieśli szkody i którzy chcieliby wystąpić o odszkodowanie. No bo wyobrażamy sobie, że mamy ten wniosek złożony w Trybunale Konstytucyjnym, tym podległym Trybunale, który wiadomo jaki wyrok wyda, wniosek o to, aby stwierdzić, że artykuł 417 Kodeksu Cywilnego umożliwiający przedsiębiorcom dochodzenie odszkodowań, no, zostanie tak naprawdę wyłączony. Co się może zdarzyć? Przedsiębiorcy idą do sądu, składają jednak mimo wszystko pozwy i wydaje mi się, że sądy, no póty jeszcze, póki mamy niezależne sądy i mamy odważnych, niezawisłych sędziów, a wiemy, że mamy ich w całej Polsce, oni są w stanie wydawać niezależne, niezawisłe orzeczenia. Czyli na przykład, gdybyśmy mieli nawet taki wyrok Trybunału Konstytucyjnego, który by to uznawał za niekonstytucyjny artykuł 417, co myślisz, co mogłyby zrobić sądy? Bo moim zdaniem sądy mogłyby uznać wówczas takie orzeczenie za sentencja non existens, czyli za nieistniejące orzeczenie, bo na przykład byłby wydany przez osoby tak zwanych dublerów, którzy zasiadają w składzie Trybunału Konstytucyjnego, no albo skład byłby wybrany przez panią Przyłębską, która, jak wiemy, została w nieprawidłowy sposób powołana na prezesa Trybunału, czyli cały szereg różnych nieprawidłowości jest w Trybunale, no już pomijając to, że tak in general jest on, no nie jest on niezależny, nie jest on autonomiczny jako organ konstytucyjny, czyli gdyby taki wyrok został wydany, no to sądy, jak myślisz, czy tak, tego potrafią? To jest skomplikowany problem, ale w pierwszej kolejności pewnie sądy, zakładając, że jeszcze tego orzeczenia nie będzie i pewnie ono jeszcze tak szybko nie zapadnie, ale tu wiemy, jak ten Trybunał działa i to się może wydarzyć w każdej chwili. Póki co można z dużą dozą pewności czy prawdopodobieństwa powiedzieć, że utrzyma się ta linia orzecznicza, o której wcześniej powiedziałem, czyli uznawania rozporządzenia za niezgodne z konstytucją i pomijania go w procesie analizy,
w sprawie i uznawania, że w związku z tym doszło do bezprawnego działania Skarbu Państwa. Jeżeli natomiast pojawi się takie orzeczenie Trybunału Konstytucyjnego, to po pierwsze wyobrażałbym sobie możliwości pominięcia tego orzeczenia, tego wyroku, orzeczenia, jak go zwał, tak zwał, na takiej zasadzie, jak mówisz, sentencji non-existence, czyli nieistniejącego w ogóle wyroku orzeczenia, to wymaga dużej odwagi jednakowoż, ale wyobrażam sobie również zachowania sędziów, którzy korzystają z uprawnienia do skierowania pytań prejudycjalnych do Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, bo niewątpliwie tego rodzaju działanie, czyli takie zespolone działanie władzy wykonawczej i Trybunału Konstytucyjnego, zmierzające do udaremnienia dochodzenia słusznych roszczeń, byłoby podstawą do postawienia tezy o tym, iż dochodzi do naruszenia prawa do skutecznego dochodzenia swoich praw, skutecznej ochrony prawnej i naruszenia prawa do sądu, artykułu 6 ust. 1 Konwencji Praw Człowieka, oraz artykułu 45 Konstytucji, ust. 1 Konstytucji. I w oparciu o to może byśmy wreszcie mieli szansę na wypowiedź Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej do tego, czym jest w naszym porządku prawnym Trybunał Konstytucyjny w takim stanie, w jakim on jest. Tak? Czyli mielibyśmy wypowiedź co do tego, czy on w ogóle spełnia standardy niezależnego sądu, Trybunału, standardy europejskie. Tutaj my, nasze standardy nie odbiegają absolutnie od standardów europejskich przewidzianych w Konwencji Europejskiej, Konwencji Praw Człowieka. I być może to byłaby ścieżka też do tego, aby sędziom, sądom było łatwiej pominąć po prostu to orzeczenie. To jest bardzo ciekawa koncepcja, myślę, że też bardzo ciekawa podpowiedź dla sądów w Polsce, bo rzeczywiście do tej pory kwestia Trybunału Konstytucyjnego nie znalazła się na wokandzie Trybunału Sprawiedliwości w Luksemburgu, a byłoby dobrze, gdyby ten Trybunał mógł się wypowiedzieć na temat właśnie tego, czy Trybunał, nasz Trybunał Konstytucyjny spełnia kryteria niezawisłości, bezstronności. No, zobaczymy, jak to będzie. Zmierzamy do końca, a na koniec chciałbym, żebyśmy jeszcze chwilę porozmawiali o tak zwanych pozwach zbiorowych, ponieważ wielu przedsiębiorców zapowiada takie pozwy zbiorowe, wezwania do zapłaty już zostały skierowane. Powiedzmy może dwa słowa o tym. To jest ustawa z 2009 roku o dochodzeniu roszczeń w postępowaniu grupowym. Ona umożliwia co najmniej 10 powodom złożenie takiego pozwu. Te pozwy muszą być oparte na tej samej lub takiej samej podstawie faktycznej. Umożliwia też złożenie takiego pozwu znaczące obniżenie opłaty sądowej, czyli tej wpłaty, której muszą dokonać przedsiębiorcy składając taki pozew. Co jeszcze możemy powiedzieć o tych pozwach? No, one mają pewne ograniczenie, ponieważ tu roszczenia powinny być jednorodne, nazwijmy to, i to jest pewnego rodzaju mankament, do którego można odnieść się w sposób następujący, mianowicie jednorodnym roszczeniem w takiej sytuacji będzie powództwo o ustalenie, że działania władzy są bezprawne i w związku z tym stanowią podstawę do roszczeń odszkodowawczych. Co to daje? No to daje ustalenie co do zasady odpowiedzialności Skarbu Państwa i pozwala na to, aby potem już każdy z przedsiębiorców indywidualnie realizował swoje roszczenia odszkodowawcze i indywidualnie w gruncie rzeczy wycenił wartość swoich strat, które poniósł. Tak jak powiedzieliśmy, one w tym aspekcie mogą być już stratami nie tylko ograniczonymi do rzeczywistej szkody, ale również do utraconych korzyści, czyli to już nie jest kwestia tylko samych kosztów stałych typu czynsze, wynagrodzenia, składki ZUS, które nie zostały zrefundowane, utracone materiały, surowce, zapasy, które zepsuły się, ale to są również te korzyści, które potencjalnie przedsiębiorcy mogliby uzyskać, gdyby nie wprowadzone bezprawnie zakazy prowadzenia działalności. Trzeba sobie też uczciwie powiedzieć, że niewątpliwie te zakazy w wielu aspektach mają merytoryczną podstawę, oczywiście, natomiast można byłoby się zastanawiać, czy należało je tak konstruować,
czy pewne grupy przedsiębiorców nie mogłyby normalnie funkcjonować przy zaostrzonym reżimie sanitarnym na przykład, prawda? Nikt na ten temat się nie zastanawiał. To jest właśnie to, o czym wcześniej mówiliśmy, o ten brak debaty. O to, gdyby wprowadzono stan nadzwyczajny, to wówczas po 30 dniach rządzący musieliby pójść do Sejmu z prośbą o wyrażenie zgody na jego przedłużenie. Odbyłaby się debata na temat szczegółowych rozwiązań w stosunku do konkretnych grup przedsiębiorców, gdzie można to zrobić w mniej dotkliwy, mniej uciążliwy sposób i w tym kontekście minimalizować straty Skarbu Państwa, czyli nas wszystkich, bo to są przecież nasze pieniądze. Jasne. No myślę, że tematów jest jeszcze mnóstwo. Samo zagadnienie pandemia, a gospodarka, a przedsiębiorcy jest niezwykle ciekawe. Dzisiaj część z tych tematów, mam nadzieję, udało nam się w interesujący sposób poruszyć. Razem z panem mecenasem Krzysztofem Sokołowskim z Lublina, Michał Wawrykiewicz w Warszawie, Inicjatywa Wolne Sądy, podcast Na Prawo Patrz, Radio Tok FM i Wolne Sądy. Dziękujemy bardzo Państwu. Dziękujemy. Do widzenia.